40, dobra, i teraz uwaga. Czy naprawdę w sytuacji utraty panowania nad pojazdem zdecydowana większość kierowców, nawet tych doświadczonych, nie wiedziałaby, co zrobić? Podobno niska jest też świadomość długości drogi hamowania, szczególnie na śliskiej nawierzchni. Stąd w Polsce wielu ryzykantów lubiących jeździć na zderzaku. Sprawdźmy więc, jak to wygląda w rzeczywistości. Dziś jedziemy na profesjonalny tor. Tu odbędzie się challenge. Sprawdzimy możliwości i umiejętności dwóch ochotników pod okiem Tomka Kuchara. Jesteśmy gotowi? Ja jestem absolutnie gotowy całe życie. Natomiast czy nasi goście są gotowi, to się zaraz okaże, prawda? Kto ma większe szanse? No, wydaje mi się, że dość dobrze jeżdżę. Też wydaje mi się, że dobrze jeżdżę, ale staram się nie chwalić. Kochani, niestety prawda jest taka, że 99% naszej populacji jeżdżącej po drogach też tak uważa. I ten ośrodek potrafi bezwzględnie zweryfikować, jakimi jesteśmy kierowcami. I za chwilę to zrobimy. Dama przodem, pozwolisz, że taką w moim ulubionym różowym kolorze ci kokardę zawiążę? Przed zawodnikami trzy zadania, o których nie mają jeszcze pojęcia. Pierwsze to tak zwany szarpak. Celem Uli i Włodka będzie wyprowadzenie auta z poślizgu, czyli utrzymanie go w torze jazdy i zatrzymanie przed kurtyną wodną. Zwycięzca otrzyma punkt. Ja ci na razie nic nie podpowiadam, nie patrzę na to, jak ustawiasz fotel i tak dalej. Mam nadzieję, że sama wiesz, jak to zrobić. Zapinamy oczywiście pasy. Koniecznie. Powodzenia, Ula. Możecie ruszać. Ruszamy, dzięki. Trochę szybciej, 40 ma być metry. Wolniej, wolniej. Uwaga. No i co się wydarzyło? Miałam być przodem. Miałaś być przodem? Zobacz, co ale się wydarzyło. Ale była niespodzianka. Była niespodzianka. Właśnie to była ta niespodzianka. Zobacz. Zobacz, co się stało z samochodem. Czy miałaś jakąkolwiek kontrolę nad samochodem? No praktycznie bardzo mało. Zaskoczyło mnie to, że nie mogłam zahamować, że samochód mi leciał, że nie miałam nad nim kontroli. Czy Włodkowi pójdzie lepiej? Dobra. Ustaw sobie fotel. Gotowy? Pamiętaj, 40 na godzinę. Jedziemy? Dobra, nie za szybko, ma być 4 dyszki. Dobra, jedziemy, 4 dyszki, bardzo dobrze. No co jest, koleżko? Co jest, stój. Gdzie jedziemy, gdzie? Przecież zadanie polegało na tym, żeby nie odjeżdżać, tylko żeby się zatrzymać prosto przed ścianą wody. To było zaskoczenie, ponieważ dostałem informację, że będę miał coś przed samochodem. Nagle ściana wody i mam przy niej się zatrzymać. Nagle samochód stracił panowanie i zaczął skręcać w prawo. Dziwna sytuacja. No i jak, Tomku? Jechaliśmy 40 km na godzinę. To niedużo, zgadza się? Tak przynajmniej oceniliście to. Prawda jest taka, przepraszam, nie gniewajcie się, ani Ula, ani Włodziu, nie zrobiliście tego ćwiczenia poprawnie. Wyobraźcie, co by było, gdyby to się stało na zwykłej publicznej drodze. Natomiast jeżeli już muszę przyznać komuś punkty, no to muszę przyznać komuś jeden punkt, kogo mniej obróciło. Mniej obróciło Ulę. Więc 1-0. Aczkolwiek nie ma się co cieszyć, bo to nie jest zaliczone ćwiczenie. Ja biorę Bartola, wsiadamy i pokażę wam, jak to ćwiczenie trzeba poprawnie zrobić, a później szybciutko kolejne zadania, ok? Pasuje? No to do roboty. Wiesz, problem polega na tym, że oni popełniali już błędy, zanim zaczęli jechać. Źle ustawione siedzenia, źle zapięte pasy, zła praca rąk na kierownicy, mydełko fa. Jak należało wykonać to zadanie? W momencie, jak urządzenie zwane szarpakiem powoduje poślizg nadsterowny, musimy zrobić bardzo szybką kontrę i hamujemy tak mocno, jak tylko potrafimy. Uważam, że każdy kierowca, który jeździ po publicznej drodze, powinien sobie z tym zadaniem poradzić. Powinien. Niestety system szkolenia kierowców w naszym kraju nie jest, delikatnie mówiąc, nie jest perfekcyjny. I to, co dzisiaj widzimy u Włodzia, czy widzimy u Uli, to nie jest tak, że oni są ewidentnie, nie wiem, nieprzygotowani i tak dalej. Po prostu większość społeczeństwa nie miałoby szans sobie z tym ćwiczeniem poradzić. Coś może nam wyjechać, musimy to ominąć. Wyskoczy zwierzę. Wyskoczy zwierzę, wyjedzie traktorzysta. No to pojedźmy te ślimacze 40 km na godzinę i zobacz, jestem gotowy, trzymam obie ręce na kierownicy, mam dobrze ustawiony fotel, zobacz, wjeżdżam na szarpak, cokolwiek się stanie, cyk, od razu reakcja i hamulec, zobacz, co się wydarzyło. Zatrzymaliśmy się bardzo, jeszcze mamy kolejne 20 metrów do przeszkody, stoimy prościutko w naszym kierunku jazdy, nie wypadliśmy ani w prawo, ani w lewo.
teraz zadanie drugie, w którym sprawdzimy, po ilu metrach uda się Uli i Włodkowi wyhamować pojazd. W pewnym momencie usłyszą sygnał. Na jego znak mają od razu rozpocząć hamowanie. Kluczowa jest więc szybka reakcja. Prosimy włączyć nawodnienie. 40. Dobra, stoimy. Wynik Uli? 16 metrów i 40 centymetrów. Teraz zobaczymy, jak szybko zahamuje Włodek. 40 km elegancko. Tak jest. Jak było? No, zaskakująco, żeby jednak wyhamować do zera, no trochę musieliśmy się przejechać. Wynik Włodka? 17 metrów. Może nie identyczny, ale bardzo zbliżony. Ula miała 16,4, a więc 60 cm wcześniej zahamowała. Pewnie jestem cięższy, dlatego. A później wcisnąłeś tą twoją ciężką nogę. W ostatnim zadaniu przyspieszamy do 80 km na godzinę, ale oprócz hamowania należy oszacować, jaki będzie czas zatrzymania pojazdu. 40 km na godzinę? 16,4. Ile będzie z 80? 22. 22? Wpisuję. No to grzejemy. 22 metry? Sprawdźmy. Prosimy o deszczyk. Ostro było. To moje 22. Serce mi jeszcze pali. Ale widzę, że zrobiło to szokujące wrażenie. Naprawdę, ja po prostu tak cisnęłam i ja... Nie byłam w stanie się zatrzymać. Widziałam, że ten samochód po prostu leci. Szokiem jest również wynik. Z zakładanych 22 metrów wyszło ponad 77. Ile metrów wyszło? Więcej czy mniej niż 22? Myślę, że dużo więcej. 77 metrów i 40 centymetrów. Masakra. Kosmos jakiś. Nie da się tego wyobrazić, jak długa jest ta droga hamowania i jak wiele czasu zajmuje. Jaka to jest odległość? Trzeba poskromić tą nogę na gazie. Czas na Włodka. I to samo zadanie. Tak stawiam, nie wiem, 17 razy 2 plus 8,5. To 42,5 metra. Spróbuję jakąś logikę znaleźć. Jak z 17 zrobiłeś razy 2, to 34, to jakaś logika w tym... No i 17... Tylko skąd razy wziąłeś 2 jeszcze 2,5? Razy 2,5. Razy 2,5, czyli jeszcze 8,5 dodałeś. Tak. Czy rzeczywiście Ula aż tak przespała moment hamowania? Uda się zatrzymać pojazd o wiele szybciej? Sprawdźmy. Włodziu, trzymam kciuki. Dobra, i grzejemy. Dobra, pamiętaj, 80 km na godzinę. No Włodziu, zatrzymaliśmy się. Jak się podobało? No, strasznie długa ten tor jazdy, ale chyba... Nie było tych 42,5 metra. Nie było. Ale nie było też 77, jak w przypadku Uli. Włodek zatrzymał się wyraźnie bliżej. Jeżeli zatrzymaliśmy się na prostych liczbach po 20 metrach, to jadąc z podwójną prędkością powinniśmy się zatrzymać po 80. Ale tutaj ocieramy się o coś, co się nazywa, uwaga, droga zatrzymania, obarczona błędem reakcji. Każdy z nich potrzebuje jakiś czas na przeniesienie nogi z pedału gazu na pedał hamulca. Przede wszystkim liczy się reakcja, kiedy zahamujemy, czyli kiedy z gazu na hamulec prawą nogą. I druga sprawa, oboje się nie spodziewaliśmy, że przy 80 na godzinę będziemy tak długo hamowali. Czas na podsumowanie. Pierwsze zadanie szarpak, to już znamy wyniki. No niestety, koleżko, Ulcia była lepsza od ciebie. To już mamy za sobą. Natomiast to drugie zadanie, tutaj wyszło nam... Ty się spóźniłaś, miałeś za późną reakcję, dlatego pojechałaś za daleko. A ty w pierwszym przejeździe znowu też się spóźniłeś, za to w drugim byłeś genialny. Podsumowując, drugą konkurencję, czyli z 40 na godzinę, minimalnie o długość włoska przysłowiowego, o 60 cm wygrała Ula. Natomiast trzecią konkurencję z prędkości 80 na godzinę znokautował cię Włodziu. A zatem 2-1, ale tak naprawdę remis ze wskazaniem na Ulę. Zwycięzcą dzisiejszego challenge'u jest Ula. A ty, kierowco, jak poradziłbyś sobie na torze? Bartosz Kańtoch, SKPL.